Do Grudziądza na zaproszenie senatora Michała Wojczaka przyjechał marszałek senatu Bogdan Borusewicz. Sam przyjazd marszałka senatu jest początkiem cyklu spotkań z gośćmi zaproszonymi przez senatora Wojczaka. Wśród tych gości mają być politycy, ale także osoby kultury, sztuki, biznesu. Jak mówił senator w trakcie spotkania, prowadzono już rozmowy z panią Danutą Wałęsą i Henryką Krzywonos. Spotkanie z mieszkańcami było połączone z koncertem Moniki Beger, która spotkanie rozpoczęła oraz zakończyła. Obecni byli także prezydent Grudziądza Robert Malinowski, poseł Tomasz Szymański, a także wiceprezydent Przemysław Ślusarski oraz goście i mieszkańcy. Byli także uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego, które marszałek wcześniej wizytował. Dzień dobry Państwu. Miło mi powitać Państwa w klubie Akcent. W dniu, w którym inauguruję taką nową inicjatywę Grudziądzki Klub Senatora, który będzie gościł wielu znamienitych ludzi znanych z różnych dziedzin, nie tylko z dziedziny polityki, ale myślę, że będziemy tutaj szeroko prezentować znane postaci. Ale nie mogłem rozpocząć tego działalności, tego klubu, salonu inaczej niż zapraszając marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, który dzisiaj obrana jest gościem w Grudziądzu. Odbyliśmy spotkanie z młodzieżą w drugim liceum kształcącym. Było zwiedzanie Cytadeli, a dzisiaj za chwilę będzie spotkanie z mieszkańcami w ramach Grudziąckiego Salonu Senata. Oddaję panu marszałkowi głos, a państwa zachęcam do zadawania pytań. Jestem po raz kolejny w Grudziądzu, zaproszony przez pana senatora Wojczaka. Piękne miasto. Interesuje mnie ten obiekt zabytkowy, obronny Cytadela. To jest perła w zasadzie tutaj na ziemiach Polski. Świetnie zachowany i częściowo jest udostępniany. Byłem w czasie wyborów. Teraz przyjechałem już, żeby na luzie, a nie pod presją wyborczą, spotkać się z mieszkańcami, spotkać się z młodzieżą, ale także zobaczyć tą Cytadelę w miarę dokładnie, bo naprawdę to jest obiekt warty pokazywania. No, a oprócz tego Grudziądz, tutaj to Stare Miasto od strony Wisły jest też szczególnie piękne, bardzo piękne. A na tej wystawie widzę najlepsze zdjęcie nagrodzone. To jest właśnie Stare Miasto w nocy od strony Wisły. I piękne Stare Miasto, piękne zdjęcie, sympatyczni mieszkańcy, samorząd, który wiele robi dla tego miasta. Wiem, że znaczne inwestycje poszły w okolicach Starego Miasta. Prezydent się trochę martwi, dlatego że te inwestycje w dużej mierze to są inwestycje niewidoczne, ponieważ to są inwestycje dotyczące infrastruktury, czyli są pod ziemią. Ale one są konieczne, żeby to Stare Miasto zaczęło funkcjonować w pełni, żeby dobrze mogło funkcjonować. Można budować w te pałace, ale bez infrastruktury one nie będą funkcjonować. Zaś ta twierdza, pruska twierdza Grudziądz, ona jest olbrzymią szansą, jeżeli miasto i także samorząd wojewódzki się do tego przygotuje, ale może także być olbrzymim obciążeniem, bo dopóki jest tam wojsko, to wszystko jest w porządku. Kiedy wojsko zdecyduje się odejść, no to będzie problem, bo zagospodarowanie takiego obiektu historycznego i jakiś pomysł na ten obiekt trzeba mieć wcześniej, a nie później. Także chcę Państwu jeszcze raz powiedzieć, że z przyjemnością przyjeżdżam do Bydgoszczy. Przyjemnością wracam do Grudziądza. Ja wiem, że jest pewne napięcie między Bydgoszczą a Grudziądzem, między Toruniem a Bydgoszczą, bo między Toruniem a Grudziądzem zdaje się, że tego napięcia nie ma. Pamiętam, kiedy robiliśmy
w parlamencie dyskutowaliśmy nad nową siatką województw i to województwa trzeba było zmniejszyć, tej ilość województw, żeby one były silne, żeby mogły dobrze konkurować w Unii Europejskiej, żeby mogły ściągać pieniądze, te pieniądze europejskie dobrze pożytkować. No to była dyskusja także nad tym województwem, ale on się ostało i dobrze, bo to województwo ma tradycję i Grudziądz w tym województwie też ma tradycję, dobrą pozycję. A że jest takie lekkie ściganie się i ustalenia, kto jest lepszy, kto jest pierwszy, to dobrze. Na równi trzy miasta. Panie Marszałku, o co mogą pytać, o co najczęściej pytają mieszkańcy na takich spotkaniach, gdzie się pan pojawia właśnie po wyborach? O wszystko. O co najczęściej? Nie, no wie pan, to zależy od okoliczności. Ale pytają się o wszystko. Ja na wszystkie pytania staram się odpowiedzieć. Nie ma pytań niedyskretnych, mogą być tylko niedyskretne odpowiedzi. Panie Marszałku, ja mam jedno pytanie odnośnie struktury na euro. Opozycja oczywiście krytykuje, natomiast wiele firm budowlanych miało być to szansa, okazało się powodziem do trumny. Chociażby dzisiaj duża firma ogłosiła upadłość PBG i za tym pójdzie jakiś łańcuszek. Będzie to efekt dominy, jak mówią budowlańcy. No jest to oczywiście problem, ale na szczęście te firmy zbudowały to, co miały zbudować i otrzymają te pieniądze, które mają otrzymać. Sprawa kar umownych. Ta firma, o której pan wspomniał, ona ogłosiła upadłość po ocenie, jakie będą kary umowne za przedłużenie tej budowy. Ale upadłość nie oznacza likwidacji. To nie oznacza, że akurat ta firma się nie podniesie, ale na pewno doświadczenie jest takie, że z tego, co oglądaliśmy i co oglądamy, że cena nie może być jedynym warunkiem przetargu czy otrzymania zlecenia, dlatego że firmy schodziły poniżej kosztów, sądząc, że potem w drodze aneksu generalna dyrekcja czy ci operatorzy, którzy budowali stadiony, dopłacą. I zresztą Chińczycy taką samą taktykę zastosowali. Zeszli poniżej ceny minimalnej, czyli takiej opłacalnej, sądząc, że potem rząd pod presją czasu podpisze aneks i dopłaci, dorzuci jeszcze. No, prezes firmy jednak, oprócz tego, że chce mieć front robót i chce mieć zlecenie, no to po prostu musi myśleć o tym i być odpowiedzialnym. Nie, to nie jest tak, że jak widzimy, że po zawartej umowie, po ocenie, czy coś opłaca, występuje się do rządu, a rząd z pieniędzy podatników potem lekką ręką dorzuci. To, więc to jest pewien problem, jeżeli chodzi o przetargi. Nie może być tylko jedynym wskaźnikiem cena tego, kto wygrywa firmy, ale jednocześnie no, firmy, czy prezesi, szefowie tych firm muszą być odpowiedzialni. To nie jest Afryka, kiedy załóżmy umawia się z ceną minimalną, a potem jakieś konszachty za kurtyną i raptem ta cena wzrasta dwukrotnie czy wielokrotnie i rząd płaci, czy minister finansów w Polsce by się na takie rozwiązania nie zgodzi. I to jest nauczka także dla tych firm, które były tak pazerne. Panie przewodniczący, na sam koniec, jak pan ocenia na te dwa dni przed euro stan naszych przygotowań? Czy jest pan zadowolony, czy tak pan sobie to wyobraził, jak jest w tej chwili? No ja uważam, że jesteśmy nieźle przygotowani. Jesteśmy też przygotowani, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową gdzieś na 4 minus, zaś jeżeli chodzi o infrastrukturę
sportową, to jesteśmy na 5 przygotowani. Wszystko jest gotowe, zapięte na ostatni guzik. Infrastruktura lotniskowa z kolei też na 5. Wszystko się udało zrobić. Zaś drogi, część tych dróg zostało zrobionych. Ważne, żeby A1 była przejezdna, czyli ta auto, wschód-zachód. Ta autostrada wschód-zachód, żeby była przejezdna. Zaś reszta będzie kończona oczywiście. To nie jest tak, że życie nasze rozpoczyna się w związku z euro i życie nasze też się nie kończy w związku z euro. Euro dało nam pewien bodziec do przyspieszenia, do zrobienia więcej niż normalnie robimy. Panie Marszałku, jaki wynik Pan ustawia piątkowego spotkania? Piątkowe spotkanie to pierwsze inauguracyjne z Gracją. No musimy wygrać. Bo jeżeli nie wygramy tego pierwszego spotkania, to będzie źle. Ale wygramy. Ale wygramy. No, w związku z tym uważam, że wygramy, chociaż nasi zawodnicy są pod olbrzymią presją i będą pod olbrzymią presją psychiczną. Nie sądźmy, że drużyna Grecji jest tak słaba, jak jej gospodarka grecka. Drużyna no, należy do średnich drużyn w Europie, ale i mamy swoich kibiców przecież. I ja sądzę, że ta nasza drużyna, w zasadzie młoda drużyna, ale kilku zawodników jest z doświadczeniem, to będzie dobra drużyna, tylko żeby oni wytrzymali tą presję. Więc ten pierwszy mecz jest dla nas bardzo ważny. Obawiałbym się, że jak przegramy, to nasi zawodnicy razem to się mogą podłamać, no, a kibice tym bardziej. Więc pierwszy mecz musimy wygrać, a potem zobaczymy. Sądzę, że wyjdziemy z grupy. Dzisiaj spotkanie z młodzieżą w Grudziądzu, pewnie nie pierwsze. O co na takich spotkaniach z marszałkiem Senatu młodzież pyta? O wszystko w zasadzie pyta. Albo może jakie problemy zgłasza? Ale muszę powiedzieć, że to były pytania bardzo dojrzałe. No bo młodzież pytała o emerytury, tak? O reformę emerytalną, to muszę powiedzieć, że to bardzo dojrzałe pytanie. I to były pytania raczej ekonomiczno-gospodarcze, bardziej niż inne. To liceum ma profil taki bardziej nauk ścisłych, zaś wiem, że to inne liceum o podobnej tradycji ma profil humanistyczny. Więc to były tego typu pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy przyjazd rozpoczyna cykl spotkań z senatorami organizowanymi przez senatora Wojciaka. Tak, to nie są spotkania wyłącznie z senatorami, to będą osoby ze świata polityki, ze świata biznesu. Także przekrój będzie bardzo duży. Z tego co wiem, są poumawiane już kolejne spotkania z wyjątkowymi Polakami, którzy przyczynili się do zmian ustrojowych nawet, ale nie będę wymieniał, kto to będzie. To już pan senator Wojciak na pewno z państwem się podzieli tymi informacjami. Także czeka Grudziądzan niesamowita dawka ciekawych spotkań z wyśmienitymi Polakami.